To jest test. Rosyjski agent na pewno by wziął szklankę. Ja bym wziął filiżankę. Ale nie wiem, czy cukier się zmieści. Szklanka, bo też ty mówisz, że to jest w tym Pilgrimerow, więc nie wiem, tak? Na pewno? Może być. Cukru jest wystarczająco dużo. Tak? Ja wiem. Państwo sami ocenią się. Tylko 3? I pół. Co ja się będę tłumaczył? Nie rozumiem. A nie ma pan takiego czasami poczucia? Tłumaczył się przed bandą chamów? Ma pani wybaczenie i będę się Ale wie pan co? Ja czasami mam wrażenie, oglądając te programy pana i wcześniej, teraz to tak w jakiejś dużej ilości, że ja widzę, że pan czasami jest jakiś sfrustrowany jednak w czasie tych programów, że pan nie jest rozumiany. Kobieta jest najlepszym przyjacielem człowieka. Pretensje, jakie mam do pani ojca, to, że wzorek generała Pinocheta nie wziął za pysk i nie wprowadził normalnego ustroju. Pan poseł PSL, Piotr Zgorzelski, w radiu u RMF, u redaktora Mazurka, powiedział, że właśnie ten dom został zabrany prawowitym właścicielom i powinnam ten dom oddać. W związku z tym pozwałam pana Zgorzelskiego i tę sprawę wygrałam, gdyby nie to, że pan Zgorzelski udawał, że nie jest w stanie odebrać tego wyroku, więc mogłabym również ten wyrok przeczytać. Także sprawa tutaj jest zupełnie czysta i może pan ze zupełnym spokojem ducha siedzieć na tym krześle. Czy herbata smakuje? Dziękuję. Tak, to proszę jeszcze śliwkę. Oglądając te pana wywiady, zastanawiam się, jeśli mogę użyć trochę, mój ojciec nie przeklinał, ale sobie pozwolę, żeby powiedzieć, po cholery pan chodzi tam do tych telewizji, do pewnych dziennikarek, gdzie pan chyba powinien wiedzieć, jak to się skończy, jakie są intencje, żeby właściwie pana w jakiś sposób ośmieszyć. Więc ponieważ pan powiedział, że nasi widzowie nie są głupi, w związku z tym przejdziemy do pytań, które do pana skierowali. Oczywiście takie jest jedno pytanie, które do mnie skierowano od razu, bo mnie powiedziała dziennikarka, tak, która była przy śmierci pani ojca. A no właśnie, bo to też jest pytanie przed sobą. I ona powiedziała, że on powiedział, że jego największym błędem życiowym było to, że właśnie nie posłuchał Korwin-Mikke na się rady. No. A właśnie, a jaki był Januszek w szkole?